Dzień dobry, w czwartek 26 stycznia. Zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Na wczorajszej sesji warszawska giełda traciła około 1,5%. Wśród spółek notowanych na polskim parkiecie najsłabiej radziły sobie akcje banków. MBank tracił prawie 5%, PKO nieco ponad 4,5%, a PKO BP równo 4%. Główne indeksy akcyjne w Stanach Zjednoczonych i w Europie bez większych zmian, podobnie jak główne pary walutowe i surowce. Gospodarka i makroekonomia nie ma podstaw do wydłużenia wakacji kredytowych na przyszły rok, wynika z komentarza Pawła Borysa. Prezes PFR odniósł się na Twitterze do spekulacji wywołanych wypowiedzią rzecznika rządu Piotra Mulera na temat tegorocznej decyzji w sprawie przedłużenia tzw. wakacji kredytowych. Reakcja banków notowanych na warszawskiej giełdzie na to doniesienie była alergiczna. W trakcie środowej sesji WIG Banki tracił przeszło 4%. Według RMFFM szczegóły dotyczące projektu ustawy o zakupie mieszkań obejmują między innymi podniesienie PCC z 2% do 6%, zakaz kupna mieszkań częściej niż raz w roku dla funduszy inwestycyjnych i osób prywatnych posiadających minimum 5 mieszkań lub 315 m2 powierzchni mieszkalnej trochę danych z GUSu. Nieco wzrosła stopa bezrobocia. Na koniec grudnia odsetek bezrobotnych Polaków wynosił 5,2%, podczas gdy w listopadzie było to 5,1%. W zeszłym roku w tym samym okresie było to 5,8%. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych zarejestrowana w grudniu wzrosła 30,5% rok do roku. W ujęciu miesięcznym dynamika wskaźnika spadła jednak o 5,4%. Spada również dynamika zamówień w przemyśle w grudniu aż o 7,9% rok do roku. W ujęciu miesięcznym wartość zamówień spadła aż o 17%. W trakcie posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych wiceprezes PFR przyznał, że aktywa PPK sięgają kwoty blisko 13 miliardów złotych. Według stanu na koniec zeszłego roku wartość aktywów zgromadzonych w ramach PPK sięgały niemal 12 miliardów złotych. Wszystkie fundusze PPK są na plusie, poinformował Marczuk. Wiadomości z Unii Europejskiej o procentowaniu obligacji emitowanych przez Komisję Europejską jest wyższe niż czołowych członków bloku, szczególnie Niemiec i Francji. Rentowność europejskich papierów wartościowych o krótszym terminie zapadalności jest wyższa nawet od obligacji Portugalii czy Hiszpanii. Jeszcze w zeszłym roku rentowność obligacji unijnych była pomiędzy tymi niemieckimi a francuskimi. Wiadomości ze świata: Export-Import Bank of China złożył w Sri Lance propozycję dwuletniego memorandum na spłatę długu w celu pozyskania przez niewielki wyspiarski kraj prawie 3 miliardów dolarów pożyczki z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wcześniej w styczniu Indie, jeden z głównych wierzycieli Sri Lanki, zapewnił MFW o chęci wsparcia niewielkiego kraju w redukcji i finansowaniu długu. Informacje biznesowe. Rafako poinformowało o przedłużeniu gwarancji należytego wykonania budowy bloku energetycznego w Jaworznie. Obowiązująca do 14 lutego tego roku gwarancja zostaje przedłużona do 10 marca. Łączna kwota nie ulega zmianie i wynosi 550 milionów złotych. Wspomniany blok jest przedmiotem sporu spółki Stauron Wytwarzanie. Ten ostatni wezwał 11 stycznia Rafako do zapłaty ponad miliarda trzystu milionów złotych tytułem kar umownych i odszkodowań. LPP Logistics podpisało dziesięcioletnią umowę najmu obiektu w rumuńskiej miejscowości Bolintin Deal, należąca do polskiego producenta odzieży spółka zamierza uruchomić kolejne centrum dystrybucyjne w Rumunii. Decyzja o uruchomieniu centrum o powierzchni 65 tysięcy m2, zapewniającego dostawy do 450 salonów marki w Rumunii i kolejnych krajach ościennych dyktowana jest między innymi wycofaniem LPP z rynku rosyjskiego. Kurs akcji LPP w trakcie środowej sesji spadał nieco ponad procent do 10 380 zł za akcję. Obecna kapitalizacja polskiego giganta odzieżowego to ponad 19 miliardów złotych. Orlen oraz amerykański holding Sempra Infrastructure zawarły długoterminowy kontrakt na dostawy miliona ton LNG rocznie z terminalu Port Arthur w Teksasie. Umowa ma obowiązywać przez 20 lat. Od 2027 roku prezes Orlenu po podpisaniu kontraktu podkreślił znaczenie dywersyfikacji źródeł skroplonego gazu i zapewnił, że w Polsce go nie zabraknie. Porozumienie dopełnia portfel umów umożliwiających Sempra Infrastructure podjęcie decyzji o budowie terminala eksportowego LNG Port Arthur. Orlen także planuje zwiększyć w ciągu kilku lat wydobycie gazu ziemnego na norweskim szelfie kontynentalnym o przyszło 30% do poziomu 4 miliardów metrów sześciennych rocznie. Na początku stycznia grupa poinformowała o uzyskaniu czterech nowych koncesji poszukiwawczych na terenie Norwegii. Przy okazji prezes Orlen poinformował również, również o braku planów na przedłużenie wygasającej umowy na dostawy ropy przez Rosneft, rosyjski koncern mają zastąpić Zatoka Perska oraz Stany Zjednoczone. Orange Polska poinformował o wzroście ruchu w sieci mobilnej do niemal ponad 2 milionów terabajtów, to 20% więcej niż przed rokiem, o 23% wzrósł z kolei stacjonarny dostęp do transmisji danych, 97% informacji przesłano poprzez LTE, sieć 5G stanowi nadal niewielki promil całego ruchu dystrybutora usług telekomunikacyjnych. Ryanair powraca po czterech latach przerwy na lotnisko Chopina w Warszawie. Irlandzki przewoźnik uruchomi w najbliższym sezonie letnim połączenie m.in. do Brukseli, Wiednia czy na Majorkę. Szef linii lotniczej w Polsce Michał Kaczmarczyk nazywał wybór kierunków optymalnym wykorzystaniem dostępnych slotów. Ryanair nie planuje utrzymywać bazy na głównym lotnisku Warszawy. Pomimo braku rozwoju Modlin, który w ubiegłym roku miał 3 120 tysięcy pasażerów, pozostanie pierwszym wyborem dla przewoźnika. Greenway, największy w Polsce operator publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych, poinformował o 200% wzroście sprzedaży energii kierowcom. Między innymi dzięki pozyskaniu od inwestorów 85 milionów euro, Greenway był w stanie zakończyć miniony rok z 497 publicznymi stacjami ładowania, czyli o 174 więcej niż rok wcześniej. Cała sieć firmy liczy 1099 punktów ładowania. Do 31 stycznia trwa przetarg na jeden z terminali w porcie Gdynia. Potencjalni oferenci dawnego bałtyckiego terminala zbożowego obawiają się jednak niedawno uchwalonego prawa pierwokupu przez Skarb Państwa w ramach przepisów o bezpieczeństwie morskim. Ustawa wciąż czeka na podpis prezydenta. Polregio, największy przewoźnik pasażerski w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej poinformował o podpisaniu umów ramowych z czterema producentami taboru. FPS, PESA, Bydgoszcz, Newa oraz Stadler Polska mają dostarczyć kolejowej spółce nawet 200 składów elektrycznych. Łączna kwota transakcji sięga przeszło 7 miliardów złotych. Wiadomości ze świata. Amazon zaczął oferować użytkownikom usługi Prime wyceniony na 5 dolarów plan subskrypcyjny leków. W ofercie znaleźć można leki na najpopularniejsze schorzenia takie jak wysokie ciśnienie krwi czy cukrzyca. Pass ma pozwolić na zaoszczędzenie uczestnikowi około 100 dolarów rocznie. Jednocześnie nowa usługa nie będzie dostępna dla Amerykanów zapisanych już do Medicare, Medical Aid lub innego rządowego planu opieki zdrowotnej. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. PFR nie wyklucza oferty publicznej. PESA Bydgoszcz, producent taboru szynowego, mógłby zadebiutować na warszawskim parkecie w ciągu trzech lat. Zdaniem Pawła Borysa, prezesa PFR, rynek pojazdów kolejowych, zarówno w Polsce, jak i w regionie, będzie obfitował w wiele zamówień. Haitong Bank zawiesza polskie piony Equity Capital Markets oraz Equity Research. Polski oddział banku poinformował o tym w KNF. Działania te mają na celu dopasowanie działalności strategii Hightong Bank na rynkach w Europie, Ameryce Południowej i Makao czytamy w komunikacie prasowym. Syndyk Idea Banku przejętego przez Bank PKO wnioskuje o zmianę zarządcy, który wyłoniony ma zostać na głosowaniu wierzycieli GetBack. W trakcie postępowania upadłościowego Idea Banku zgłosiło się do mnie kilkuset poszkodowanych obligatariuszy. To kwota wielomilionowa, przyznał w trakcie spotkania z dziennikarzami syndyk Marcin Kubiczek. Wiadomości z Unii Europejskiej Ford Motor prowadzi rozmowy z chińskim producentem pojazdów elektrycznych BYD w sprawie sprzedaży zakładu produkcyjnego w Sar Louis. Produkcja Forda Focusa w znajdującej się niedaleko granicy z Francją fabryce ma zakończyć się w 2025 roku. Sprzedaż niemieckiego zakładu pomogłaby w wysiłkach Forda w reorganizacji działalności w Europie, natomiast BYD zyskałby szansę na dalszą ekspansję na starym kontynencie. W wiadomości ze świata Robert Murdoch, australijsko-amerykański miliarder wycofał się z ponownego połączenia News Corp oraz Fox Corp. Powodem ma być sprzedaż w spółce Costa Group firmy Moving, obsługującej stronę Realtor.com. Wartość umowy sięgać miała nawet 3 miliardy dolarów. Zarówno akcje Fox jak i News Corp kończyły środową sesję wzrostami kolejno o 2 i prawie 6%. Qatar Investment Authority zwiększył swoje udziały w Credit Suisse Group do prawie 7% z około 5,5% wcześniej. Dzięki temu zakupowi Państwowy Fundusz Inwestycyjny stał się drugim największym udziałowcem szwajcarskiego banku tuż po Saudi National Bank. Po tym, jak w grudniu Credit Suisse wyemitował nowe akcje o wartości 4 miliardów 300 milionów dolarów prawo i podatki. Prezes UOKiK wydał decyzję wobec spółki Breva Leasing, która wystawiała weksle, by pozyskać konsument, od konsumentów środki na swoją działalność. Zdaniem prezesa UOKiK firma wprowadzała klientów w błąd co do bezpieczeństwa ich pieniędzy i obiecywanych zysków. Na spółkę została nałożona kara w wysokości ponad 150 tysięcy złotych. UOKiK nakazał też natychmiastowego zaniechania kwestionowanych praktyk. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej stwierdził, że Polak wracający na stałe z zagranicy nie skorzysta za zwolnienia od podatku, jeśli przyjechał do kraju w 2021 roku, na przykład by znaleźć tu mieszkanie i pracę. I przed 2022 rokiem zameldował się na powody czasowy oraz podjął zatrudnienie. Sprawa dotyczyła mężczyzny, który od 2013 roku przebywał poza Polską, wrócił do ojczyzny i chciał skorzystać z ulgi na powrót. Jak uznał dyrektor KIS, zwolnienie przysługuje jednak wyłącznie osobom, które przeniosły się do Polski dopiero w 2022 roku, a mężczyzna wrócił już w 2021 i wtedy podjął działania związane m.in. z zawarciem umowy użyczenia mieszkania zakupem własnej nieruchomości rozpoczął aktywność zawodową. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Interpretacji uznał, że ulga na zdobywanie nowych rynków zbytu nie przysługuje, gdy podatnik handluje produktami pod własną nazwą lub znakiem towarowym, ale wytwarzanymi przez inne podmioty. Zgodnie z treścią ustawy o CIT, produktem jest bowiem wyłącznie rzecz wytworzona przez podatnika, ponieważ spółka w omawianym przypadku nie wykonywała działalności produkcyjnej, a wyłącznie zajmowała się handlem i dystrybucją, to nie może skorzystać z preferencji na ekspansję. Rada Ministrów przyjęła projekt pakietu SlimWat 3. Oznacza to, że od 1 kwietnia Limit obrotów małego podatnika VAT zostanie podwyższony z 1,2 mln euro do 2 milionów euro. Bez zmian pozostanie za to limit małego podatnika VAT dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi i agentów. Wciąż będzie to 45 tysięcy euro. Pakiet Slim VAT oznacza też ujednolicenie systemu wydawania wiążących informacji stawkowych, akcyzowych, taryfowych i pochodzenia towaru. Z kolei przepisy o sankcjach VAT zostaną w polskim prawie dostosowane do Oznacza to, że wymierzając dodatkowe zobowiązanie podatkowe, organy będą musiały wziąć pod uwagę m.in. okoliczności powstawania nieprawidłowości. Teraz projekt noweli do, dotyczącej Slimwat 3 trafi do Sejmu. Wczoraj Sejmowa Komisja Energii, Klimatu i Aktywów wprowadziła poprawki do rządowego projektu ustawy dotyczącego nowego systemu wsparcia dla odbiorców ciepła. Wczoraj wieczorem w Sejmie rozpoczęło się drugie czytanie projektu. Zgodnie z założeniami nowej ustawy wzrost cen dla odbiorców ciepła ma być ograniczony do 40%. Wiadomości z Unii Europejskiej: Do 13 lutego w państwach członkowskich potrwają konsultacje publiczne w sprawie reformy rynku energii. Komisja Europejska zamierza zakończyć pracę nad projektem w pierwszym kwartale tego roku. Głównym celem reform ma być większa odporność gospodarstw domowych na krótkoterminowe skoki cen paliw kopalnych na rynkach. Ma to zostać uzyskane w rezultacie oddzielenia ceny energii od ceny paliw kopalnych. W wiadomości ze świata amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd ogłosiła, że przyznała wypłatę w wysokości ponad 28 milionów dolarów dla sygnalistów, którzy udostępnili krytyczne informacje w ramach jednego z działań. Łącznie do 2022 roku komisja wypłaciła informat informatorom ponad miliard 300 milionów dolarów w formie 300 nagród. Największa jednorazowa wypłata wynosiła 114 milionów dolarów. Amerykański Departament Sprawiedliwości i osiem stanów złożyło pozew antymonopolowy przeciwko firmie Google Alphabet, giganta technologicznego, oskarżono o nielegalne nadużywanie swojej pozycji dominującej w reklamie cyfrowej i naruszanie antymonopolowej ustawy Shermana. Rząd Stanów Zjednoczonych twierdzi, że Google powinno zostać zmuszone do sprzedaży swojego pakietu menedżerów reklam, które generują około 12% przychodów firmy. To drugi w ciągu ostatnich trzech lat obszerny pozew antymonopolowy wniesiony przez departament sprawiedliwości przeciwko Google. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Sporo więcej informacji, szczególnie dotyczących danych rynkowych i wyników finansowych i rekomendacji, znajdą Państwo w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. W newsletterze także linki do wszystkich źródeł informacji, które padły w podcaście. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go, szczególnie za lajki na social mediach, na LinkedIn i na Facebooku oraz ocenianie nas na platformach podcastowych, np. Spotify albo Apple Podcast. Ja życzę Państwu owocnego czwartku i do usłyszenia jutro.